Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Ja dzisiaj tak na szybko, bo się spieszę. Jest 11:20, to 20 minut dokładnie muszę wyjść, ale jeszcze nie jestem do końca ubrana. Gdzie w ogóle wychodzę i co dzisiaj za dzień i dlaczego mam taką fryzurę? Kupiłam sobie wczoraj żabki w Rossmanie, bo pewnie każda dziewczyna to zna, że takie żabki albo się łamią, albo giną w dziwnych okolicznościach i zawsze ich brakuje. Także wczoraj sobie kupiłam. I co chciałam powiedzieć, dzisiaj jest środa, tak, dzisiaj jest środa i dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny i na dodatek piękna, ale to piękna po prostu pogoda. Miałam jakiś czas okno otwarte i wiecie co, naprawdę jest chyba bardzo ciepło, bo nie zmarzłam, także chyba jest ok. Ja jeszcze tylko zobaczę tutaj w lusterku, bo myślę, jak wyglądam. Sorry za ten w ogóle, wiecie, kadr, ale musiałam się zobaczyć w lusterku. Co jeszcze muszę wziąć? Perfumę. Czekajcie chwilę, bo zapomnę, jakie użyję. Jest wiosna, więc Gucci Rush 2. Dlaczego tak się spieszę? Idę do kościoła na 12. Dzisiaj wyjątkowo na rekolekcję. W sensie nie wyjątkowo na rekolekcję, tylko wyjątkowo tak wcześnie na rekolekcję, bo ogólnie chodzę na 18:30, dzisiaj jest ostatni dzień rekolekcji w naszym kościele, ale że mam dzisiaj trochę spraw do załatwiania, w ogóle muszę jechać na prawobrzeże Szczecina dzisiaj. Ja mieszkam na lewobrzeżu, czyli w centrum Szczecina, takim głównym centrum, a prawobrzeże jest hen daleko, tam jest trochę beznadziejny dojazd, no ale dzisiaj muszę jechać tam na to prawobrzeże. Także najpierw do kościoła, potem na to prawobrzeże. No i wiecie co, ubrałam tą swoją sukienkę, którą też ostatnio miałam we vlogu i mam nadzieję, że nie zmarznę, bo do niej ubrałam te swoje takie rajstopki w gwiazdki. Także to mam nadzieję, że jest ciepło. Jeszcze tylko pozwólcie, wyjmę kolczyki spod poduszki, więc muszę się do was odwrócić bokiem, bo ja zawsze w nocy zdejmuję kolczyki i kładę pod poduszkę. Jeden jest z jednej strony, a drugi jest z drugiej. Także uno momento. Zaraz znowu będę w kadrze. Ok, mam, jeszcze muszę okulary, o, widzicie? Ta grzywka mi wypada cały czas. Dzisiaj jestem niezorganizowana i w niedoczasie. Ta grzywka mi wypada cały czas, ale ja ją tak ścięłam, że teraz wstydzę się po prostu iść do fryzjera i powiedzieć, co ja sobie zrobiłam, bo tutaj mam taki krótki, gruby kawałek grzywki i nie wiadomo, co to jest. Także stwierdziłam, że poczekam, aż to mi odrośnie, bo po prostu no wstyd z tym iść do fryzjera i powiedzieć, co ja sobie zrobiłam i na jaki pomysł w ogóle ja wpadłam. No po prostu mówię wam, masakra. Wczoraj się na szybko pomalowałam paznokcie i w trakcie, jak mi schły, to powysyłałam trochę CV. W ogóle wracam późno z tego kościoła, bo o 20 i potem się spieszę. Dzisiaj rano jeszcze jak wstałam, bo budziłam się po 9, zdążyłam jeszcze poćwiczyć, więc nie jest źle, nie jest źle. Co prawda tylko jeden trening na wózku, na łóżku dopiero jak wrócę, ale zanim wrócę, to pewnie będzie, nie wiem, 16, 17. Także co, ja jestem już gotowa i póki co uciekam. Bo niedawno wróciłam, ale poczekajcie, tylko sobie zaleję wodę, w sensie zaleję kawę, bo teraz muszę korzystać z czajnika, w sensie podłączać go pod kontakt przy lodówce, ponieważ tam zawsze leżał czajnik, nie wiem, czy zauważyliście, jak nagrywam wam filmy. No i tam mam przedłużacz też, który tutaj jakby ciągnę spod łóżka i tam ten przedłużacz aż do tamtego kąta jest przeciągnięty i tam leży, tam jest podłączona kuchenka, no i tam był podłączony czajnik. I ładowarkę tam jeszcze od wózka wieczorem podłączam, czekajcie, ściszę komputer. I co najlepsze jest, że normalnie kuchenka działa pod tym przedłużaczem, w sensie jest podłączona pod ten przedłużacz i wszystko jest ok. Ładowarka do wózka też działa, jest ok, a czajnik nie działa. Także nie wiem, o co chodzi z tym przedłużaczem, ale muszę mieć ten przedłużacz teraz, w sensie muszę mieć
czajnik na lodówce. Wiecie co, jestem taka dzisiaj trochę zdezorientowana i mogę mówić trochę chaotycznie, bo nie wiem, czy Wam mogę mówić. Czy no mogę to, móc to mogę, ale czy powinnam mówić, bo może, nie, może jest za wcześnie. Wiecie, że ja jestem na etapie poszukiwania pracy. Teraz sobie pozwolę wyjąć mleko. No i już od jakiegoś czasu, nie wiem, półtora tygodnia jestem bezrobotna, tak można byłoby powiedzieć. No i pomału zaczynają już jak gdyby odzwaniać pracodawcy. Wiecie, jak to jest, jak się wysyła CV, to zanim oni to wszystko w ogóle przejrzą, no to odzwaniają tak do miesiąca, zazwyczaj to tak wygląda. No i teraz właśnie dzisiaj dostałam telefon i wiecie co, najgorsze jest to, że jestem, byłabym potrzebna od zaraz. No i ja chciałam w sumie jechać na święta, no to nie ma nic dziwnego, mówiłam też mam, że chciałabym jechać na święta, no ale nie do końca myślę, żeby to wypaliło, jakbym tę pracę przyjęła. Z drugiej strony, i tutaj nie, to nie jest tak, że ja Wam to mówię, bo chcę rad, nie, nie chcę, tylko chcę po prostu Wam powiedzieć, chcę tak jakby, nie wiem, przekazać Wam swoje myśli, to co ja myślę, taki a la pamiętnik można było powiedzieć. Z drugiej strony jestem świadoma i byłam świadoma, że wybierając Szczecin będą kiedyś tam takie problemy w przyszłości, że będę musiała wybierać między domem rodzinnym a tutaj Szczecinem. No i to jest na przykład taka sytuacja, gdzie muszę po prostu wybrać, czy ta praca, czy wyjazd do domu, bo wiem, że byłoby to dosyć kłopotliwe, tym bardziej, że te dni wolne, jeśli chodzi o Wielkanoc, jest ich dosyć mało, bo jest tylko weekend i chyba poniedziałek, coś takiego. W każdym razie no, na pewno nie opłacałoby mi się przyjeżdżać. No i z drugiej strony fajnie, że jest taki odzew szybki, że może by to wypaliło. Oczywiście to wiecie, to nigdy nie jest na 100%, że tak szybko, ale z drugiej strony no trochę mi przykro, że te święta miałabym spędzać sama i powiem Wam, że nie wiem, naprawdę nie wiem. Jestem w takiej kropce trochę, ale tak dzisiaj właśnie sobie myślałam i teraz tak przemyślałam, że w sumie mam trochę czasu jeszcze, bo to dopiero w przyszłym tygodniu bym musiała podjąć decyzję. Może jeszcze ktoś coś, że wiecie, coś innego na mnie czeka, że może się jednak jeszcze to do przyszłego tygodnia rozwiąże. Może dostanę jakąś inną ofertę pracy i tak naprawdę ten mój stres i to moje takie, wiecie, po prostu nie wiem, co mam zrobić. Może to tak jest jak gdyby teraz bez celu, że powinnam poczekać i dać się jakby spokojnie rozwinąć się sytuacji. Także tak cały czas siedzę i wiecie co, i myślę i nie mogę jakoś tak zebrać myśli na co innego, także... Także kochani, nie doradzajcie mi ani nic, możecie trzymać kciuki jedynie za takie pozytywne rozwinięcie sytuacji, no, a ja po prostu, no, muszę jakoś się sama z tym uporać, bo po prostu nikt inny chyba za mnie tego nie zrobi, no nawet na pewno, nawet mama mówi, że tak dzwoniłam do mamy właśnie i mówię o tej sytuacji, no mama mówi, że no Sylwia, no oczywiście zrobisz jak zechcesz. No i tak też właśnie jest. Ja do mamy mówię, mamo mówię, wiesz, ja nie dzwonię po to, żeby jakby się zapytać, co ja mam robić, bo decyzję oczywiście, że podejmę sama, ale tak po prostu muszę komuś to powiedzieć i wiecie, chociaż takim ciepłym słowem po prostu. Czasami człowiek potrzebuje takiego ciepłego słowa, żeby, że wiecie, że wszystko będzie okej, okay, że wszystko się ułoży. To takie niby takie... takie bez sensu, a jednak w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy pod ścianą, to takie potrzebne. No właśnie, kawę zrobiłam, taki krótki wstęp. Nie wiem, czy ten vlog będzie z dwóch dni, czy wstawię Wam z jednego dnia, bo jakby był z jednego, to byłby taki krótki, bo w sumie dzisiaj dzień taki miałam w biegu. Niedawno wróciłam do domu, jadłam, tak widziałyście na mieście szybko frytki i to był mój obiad, bo naprawdę nie miałam kiedy. Tam jeszcze za mną leżą zakupy i chyba je wezmę i rozpakuję. Co Wam jeszcze miałam powiedzieć? Aha, wiem. Poszłam do kościoła na 12 na te rekolekcje. Słuchajcie, po prostu nie uwierzycie. Siedziałam w tym kościele, zaczęła się już msza. Była msza chyba ze 20 minut, mogłabym powiedzieć. To tak chyba było w ciągu kazania albo po kazaniu. No to tak jak kazanie się kończy, to tak połowa mszy. No i wchodzi starszy facet, tak właśnie w połowie mszy. Siada... Trochę przede mną. Ja byłam dosyć blisko ołtarza, no to on był jeszcze bliżej.
I to był facet, który zwrócił na siebie uwagę, jak gdyby, ponieważ był cały w mundurze marynarskim. To był jakiś tam kapitan zapewne i słuchajcie, no był ubrany od stóp do głów w tym stroju, miał walizeczkę taką, no mówię, może z pracy przyszedł pomodlić się albo, no nie wiem, czapkę też miał tą marynarską. Usiadł do tego kościoła, no do tej ławki w sensie i tak wiecie, tak się rozsiadł. Wziął wodę, no i zaczął ją tak pić, i będzie tak pił. I całą mszę, znaczy od kiedy usiadł, to cały czas tak pił. Ja, no dobra, no wiecie, no to jest kościół, okej, okay, no ale może, no mężczyzna starszy, naprawdę, taki wiekiem, może mu się chce pić, no to niech pije tą wodę. W końcu to nie jest nic złego, że ktoś się w kościele napije wody, no, bez przesady. No ale skończył pić tę wodę, a że siedział przede mną, to wszystko widziałam. Wziął tą butelkę i całą zaczął zgniatać, słuchajcie. Malutką po prostu zaczął hałasować na cały kościół. No dobra, o ile to picie wody było normalne, to zgniatanie, takie ostentacyjne butelki nie było normalne i wszyscy zaczęli się na niego patrzeć. No dobra, okej. Okay. Zgniótł tą butelkę, dał spokój. Wszyscy wstali tam potem. Były jakieś, no wiadomo, dalsza część mszy, trzeba było wstać, on siedzi. Okej, okay, niech siedzi, zdarzają się i tacy, co siedzą, no okej. Okay. No ale potem przyszło co do czego, że zbierali na tace. Zbierał ksiądz i zbierała siostra zakonna. No i ta siostra zakonna zbierała po naszej stronie, można byłoby tak powiedzieć. No i tam szła jak gdyby od końca do przodu i on założył tę czapkę, jak ją zobaczył, słuchajcie. Odwracał się, mówię, no może czeka na tą siostrę zakonną, chce dać na tacę i w ogóle, no tak, no wiecie, nie wiem, tą czapkę tak założył, jakby pokazać jeszcze bardziej, że to on kapitan, no nie mam pojęcia, tak sobie myślałam, jak siedziałam. No i ta siostra zakonna już się zbliżała, do niego też się zbliżyła już. Słuchajcie, a on jej powiedział, jak ona trzymała tą tacę, przechodziła obok niego, o ty szmato! Tak po prostu jej powiedział, po prostu na głos, na cały kościół zaczął ją wyzywać od szmat. No ja byłam w szoku, dosłownie nie wiedziałam, co mam zrobić. Naprawdę, no, ja byłam w takim szoku. I tam jeszcze w ogóle zaczął nagabywać na tą siostrę jakieś tam inne panie, które siedziały obok niego. A że to była msza na 12, to była większość po prostu... Większość ludzi to była w wieku takim emerytalnym i te panie zaczęły go uciszać, żeby on się uspokoił, a on po prostu całą mszę jeszcze bardziej się jak gdyby nakręcił. I tak wiecie, on siedział naprawdę bardzo blisko ołtarza i tak cały czas robił do księdza, coś tam mu wymachywał rękami. Zaczął potem pod koniec mszy już krzyczeć do księdza. Ksiądz, powiem wam, w ogóle ja jestem pełna podziwu dla siostry zakonnej, której nawet twarz nie drgnęła, jak on powiedział do niej o tym szmato. Naprawdę. No, nie drgnęła, zachowała po prostu taką kamienną twarz. No nic, jak ja bym nie słyszała, co on do niej powiedział, to bym pomyślała, że nikt jej takich rzeczy w ogóle nie powiedział dosłownie. Ja byłam w szoku. No i ksiądz potem, jak już on tam zaczął krzyczeć do tego księdza, to ksiądz tylko powiedział, bo kończył tę rekolekcję, a to ksiądz był z innej parafii, powiedział tylko, że pozdrawia pana kapitana. I naprawdę, powiem wam, że byłam w szoku. I wiecie, co mnie jeszcze zdziwiło? Najbardziej mnie zdziwiło to, że ten pan, mimo tego, że tak wyzywał i tam i księży, ja już tam nie pamiętam, nie słyszałam nawet, co on mówił do tego księdza i tą siostrę zakonną, to klękał, wtedy, kiedy trzeba było klękać, to klękał. I wtedy, kiedy trzeba było się przeżegnać, kiedy ksiądz dawał błogosławieństwo, to też się żegnał, także... No to mnie najbardziej zdziwiło, naprawdę, to mnie najbardziej zdziwiło, no takie zachowanie. I jeszcze, wiecie, no żegna się ze wszystkimi, mimo... No dla mnie to było, no szokujące jeszcze bardziej niż te wyzwiska, dosłownie. Ale pyszna kawa. Taką miałam ochotę. Tak z Malzą, mówiłam wam. I cały czas tak się zastanawiam. I właśnie taki był mniej więcej mój dzień. Także dzisiaj to tak na pełnym speedzie cały dzień mi zleciał. I co chciałam powiedzieć? Właśnie się zastanawiam, czy ja mam ten film wam opublikować. Taki nie za bardzo długi. Czy nie? W sumie, no nie mam pojęcia. Wezmę jeszcze tylko moje zakupy. Całą drogę mi... Ja tak siedzę po turecku, słuchajcie, zdjęłam teraz stopy. Ale już mniejsza o to. Całą drogę mi tak...
obijają butelki. I tak pomyślałam sobie, że może ktoś pomyśli, że jakieś piwo niosę albo coś, a ja sobie kupiłam. Teraz mam taką w ogóle fazę na soki marchwiowo-bananowe, jabłkowe. I to jest ten taki sok z tych takich chyba świeżo wyciskanych, tak mi się wydaje, w sensie tych krótkoterminowych, ale nie jestem pewna. Zaraz zobaczymy, do kiedy jest tutaj data. Wiecie, że nie jest napisane. Może tu. Nie no, ślepa jestem. Nie mam pojęcia, do kiedy jest to data. W każdym razie, o, takie soki sobie kupiłam. Kupiłam jeszcze dzisiaj sobie Pringlesy. Wiem, że zgrzeszę, ale trudno. Dzisiaj potrzebuję takiego relaksu, takiego odstresowania się. I tak zjem sobie Pringlesy. Kupiłam bułkę na kolację. Kupiłam Fantazję mleczną. Nie mam pojęcia, czasami nie jadłam, rzadko jem, ale czasami jak nie mam czasu, to sobie po prostu jem rano jakiś tam serek, jogurt. No i wodę. I to tyle, jeśli chodzi o moje zakupy. Jutro znowu muszę lecieć, załatwiać dalej sprawy. Tak w sumie wszystko sobie poplanowałam na ten tydzień, bo myślałam, że po prostu będę wyjeżdżać w weekend. I chciałam to wszystko zrobić w tym tygodniu, co muszę zrobić. No ale wypadło mi tak. I ta właśnie praca w przyszłym tygodniu. I jeszcze jedna sprawa mi wypadła w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, więc siłą rzeczy nie mogłabym jechać do domu. I no nie wiem, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że na te święta nie wrócę. No ale muszę liczyć się z tym, że wybrałam ten Szczecin, że tutaj mieszkam, że to jest daleko od domu, więc chyba pomału muszę się przyzwyczajać, że tak będzie, że czasami będę musiała zostać i wybierać między domem tutaj rodzinnym a Szczecinem. No takie życie, kochani. Także co, ja już Wam dzisiaj nie ględzę, bo już naględziłam Wam, poopowiadałam Wam wszystko, co i jak. Nie wiem, czy ten vlog będę kończyć już teraz, więc jeżeli kończę, to żegnam się z Wami bardzo serdecznie. No i widzimy się już na moim kanale. A jeżeli nie, no to pewnie przejdziemy sobie płynnie do czwartku i wtedy coś Wam poopowiadam. Także żegnam się teraz, jeżeli się już nie spotkamy. Pa, pa. A jak się spotkamy, to do zobaczenia jutro.